Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, to jest kościół w grecko-rzymskim świecie, a przed Państwem dr Bartosz Kołoczek i ja, ksiądz Kamil Żółtaszek. Bartku, czemu ty bawisz się mieczem? Bo dzisiaj rozmawiamy o militariach. O militariach. Hip, hip, hura. <noise> o, łatwiej zwerbować, no, znaleźć chętnych też do służby w armii rzymskiej i lokalnie, niż no, powiedzieć komuś, wychodzi ktoś na forum Romanom i słuchaj, jutro jedziesz do Judei. I być może stąd ta przestroga Jana Chrzciciela, który mówi nie wagnerujcie, tak? nie sykofanćcie. Bartku, dzisiaj temat z gatunku militaria, co ty na to? Nie? A spróbujmy. Spróbujmy, spróbujmy. Temat jest ciekawy, a powiem Ci dlaczego akurat y, taki temat chodzi mi po głowie. Ty wiesz, że y, też posługuję jako kapelan w wojsku. Wiesz. Państwo już też wiecie. Żołnierze bardzo często pytają mnie o y, pewną zasadność obecności księdza w wojsku. W wojsku, które kojarzy się przecież y, no, z wojną, przemocą. Pojawiają się też inne pytania, jak chociażby to, jak pogodzić Ewangelię i y, służbę w wojsku. Y, bardzo lubię na tego y, typu pytania odpowiadać pewnym cytatem y, z Ewangelii według świętego Łukasza. Nie wiem, Bartek, czy pamiętasz ten fragment, y, w którym do Jana Chrzciciela przychodzili także i żołnierze i pytali o to, a my, co mamy zrobić? W domyśle, żeby się zbawić. I co ciekawe, Jan Chrzciciel nie odesłał ich z kwitkiem, ale dał konkretną wskazówkę. A wskazówka brzmi w języku greckim w taki sposób: medena diazeisete, medesykofantezete. To jest ciekawa rzecz, bo tutaj pojawia się taki czasownik, w ogóle pojęcie, mhm. które, które my kojarzymy, sykofancja, które to pojęcie jest w języku polskim przetłumaczone jako uciskać. Nikogo nie uciskajcie, nad nikim się nie znęcajcie, ale poprzestawajcie na swoim żołdzie. Z czym ci się kojarzy ta sykofanteo? No, nad nikim się nie znęcajcie, to już jest pewna interpretacja. To daleko idąca, bo sykofanteo oznacza dosłownie czerpać nieczysty zysk. Nieczysty czegoś. zysk. Z szantażu, z wymuszeń. Można by nieco dalej to interpretować. Nie działajcie jak najemnicy. Mm -hmm. Nie sykofanciście, czy inaczej nie wagnerujcie. nie A, mówicie, jak Można ta by ta tak przetłumaczyć. Okay. Sykofancja pierwotnie oznaczała donosicielstwo. W starożytnych Atenach był zakaz wywodu, wywozu fig. Sykofanta to był ktoś, który wskazywał do, nie, Sykofanteo, czyli wskazywał figę. czyli wskazywał, mm -hmm. że Pokazywał miasta, figę. Pokazywał figę. Pokazywał komuś figę, czyli że figi są wywożone nielegalnie z miasta. On za to dostawał pieniądze. Z czasem sykofanci byli to ludzie, którzy z własnej inicjatywy donosili na kogoś po to, żeby zyskać, w procesie dostawali procent za, za donos na tą osobę. Mm -hmm. Z czasem to się przerodziło w zwykły szantaż. Czyli sykofanta szantażował kogoś, że doniesie na niego, pozwie go, jeśli ten ktoś mu nie zapłaci. I w bardzo oryginalny. nie wiem, czy nie, nie jest to Hapax Legomenum pod względem Znaczeniowym, że nie jest to jedyne takie miejsce, gdzie sykofancja jest no nie tyle jako szantaż, tylko ogólnie przywołane przez Jana Krzyciela czy przez świętego Łukasza, właśnie jako czerpanie nieczystego zysku na wojnie. Czyli mm -hmm. mamy sugestię, że żołnierz działający w ramach żołdu, wykonujący swoje obowiązki, nie jest potępiany. Potępiany jest ten żołnierz, który wykracza poza swoje obowiązki, która szuka dodatkowego zysku na wojnie. Mhm. Ładnie to koresponduje z pewnym fragmentem pisma świętego, w którym czytamy, że korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Dokładnie. I sykofancja się drugi raz pojawia też w Nowym Testamencie, też w Ewangelii Świętego Łukasza, gdzie Zacheusz celnik, czyli powiedzmy bankster starożytny, bankster. mówi, że jeśli komuś sykofancił, czyli jeśli kogoś szantażował, pobierał pieniądze jakieś no nie, nieuczciwie, to da poczwórnie. Czyli zostaje Zacheusz zrównany z najemnikiem, z żołnierzem, który. Mhm. Czyli innymi słowy, Jan Chrzciciel wskazuje na to, żeby żołnierz trzymał się swojego żołnierskiego etosu, tak? a nie tak jak to powiedziałeś ciekawie, nie wagnerował, tak? czyli żeby nie pełnił swojej służby wojskowej tylko po to, żeby się wzbogacić. No, brzmi to rzeczywiście, brzmi to bardzo sensownie. Interesującą kwestią jest to, że na kartach Nowego Testamentu żołnierze, szczególnie e, oficerowie, a mamy takich interesujących oficerów w Nowym Testamencie, centurionów, zaraz nam wytłumaczysz, kim byli e, ci, z których nazywamy po polsku setnik, setnikami, e, są przedstawieni dość pozytywnie. Tutaj mam taką małą ściągaweczkę. E, w, w Ewangelii Świętego Mateusza, w rozdziale ósmym, to jest scena uzdrowienia sługi setnika. I zdaniem Żydów ten setnik, centurion, był godny, żeby mu to wyświadczyć. Aksios. Był godny, ponieważ miłował. Tak mówią Żydzi, miłuje nasz naród i sam wybudował nam synagogę. U Marka w 15 rozdziale scena ukrzyżowania setnik daje takie świadectwo: Ten człowiek był synem Bożym. Chociaż z tą interpretacją zwrotu Syn Boży tu trzeba być bardzo ostrożnym, bo to zapewne nie, są, nie jest zwrot, który miałby jakieś konotacje religijne. Tak? Pojęcie yy, divini filius też funkcjonowało w jakiś sposób w starożytnym Rzymie. Bardziej chyba chodzi o to, co wyraża chyba Łukasz w 20... Świętego męża, Świętego tak. męża, tak po prostu. I, i, chyba, I chyba lepiej rzeczywiście to daje Święty Łukasz w 23 rozdziale. Ten człowiek był sprawiedliwy. Tak? Takie, takie słowa w usta... Setnika wkłada. No i ten najbardziej intrygujący setnik z Pisma Świętego, Dzieje apostolski rozdział 10, setnik Korneliusz, Eusebeskaj, Fobumenos, Tonteon, pobożny i, i bojący się Boga i pierwszy poganin, który tak naprawdę przyjmuje wiarę z całym swoim domem. Kim w starożytnym Rzymie, w rzymskiej armii, w legionie był setnik? Jaką pełnił rolę? Setnik jest to ogólne pojęcie oznaczające oficera rzymskiego różnego szczebla. Setnik faktycznie, etymologicznie i pierwotnie oznacza setnika od centum 100, ale w czasach, o których mówimy, setnik niekoniecznie musiał stać na czele 100-osobowego mhm. oddziału, czyli taki podstawowy, zwykły setnik w legionie mhm. mógł stać na czele 60-osobowego oddziału. Po prostu była stara nazwa, którą przenoszono na czasy późniejsze. To, to przepraszam, wejdę w słowo, to możemy powiedzieć, że jeżeli, jeżeli chcieliby przełożyć jego rangę na współczesne realia wojskowe, to taki porucznik, kapitan. Setnik. Porucznik, kapitan, albo i więcej. Dlatego, że Legion dzielił się na kohorty. Jeden Legion to 10 kohort. Legion to oficjalnie i w stanie idealnym byłoby 6 tysięcy żołnierzy, ale rzadko kiedy Legion przekraczał 4000. tysiące. 10 kohort. Każda kohorta dzieliła się na manipuły. Jedna kohorta to trzy manipuły, po 200 ludzi mniej więcej. Jeden manipuł to dwie centurie. Mhm. Z czego pierwsza kohorta, pierwsza centuria miały podwójny, większy stan liczbowy. Były to formacje te najważniejsze w Legionie. Na czele Legionu stał Legat. Natomiast Poniżej była grupa kilku trybunów wojskowych, to tacy wyżsi oficerowie, zazwyczaj przedstawiciele rodów arystokratycznych, dobrze urodzeni, którzy się w sztabie wodza mieli uczyć, jak kierować oddziałami wojskowymi. Oni mieli zlecane misje. Jeśli mieli jakieś ambicje, to tak jak przyszły cesarz Tycus, do to wodzili oddziałami, zdobywali pierwsze doświadczenie, mogli coraz ambitniejsze funkcje pełnić, jeśli takich ambicji nie mieli, po prostu grzecznie przypatrywali się, jak zawodowcy wykonują swoją pracę, ponieważ poniżej trybunów i członkiem, który wchodził do sztabu z legatem, z trybunami był Primpilus, czyli pierwszy setnik. To był setnik pierwszej kohorty prawego manipułu, pierwszej centurii. To mhm. był najważniejszy to pilus, czyli pierwsze pilum legionu. Mhm. To Pierwsza był... włócznia, tak? Pierwsza włócznia. Mhm. Oni byli w czasach cesarza Augusta już mianowani przez legata. A więc, żeby zostać centurionem, stopniowo przez kolejne. Centurionem był też ten ostatni w legionie. Centurion, który dowodził tylko kilkudziesięcioma ludźmi. Centurionem był też ten człowiek Prympilus, który stał na czele kohorty, który kierował już kilkuset osobowym oddziałem. Jednocześnie swoją centurium, czyli stopniowo coraz wyższe były rangi centurionów, ale wszyscy oni byli centurionami. I to jest człowiek, który dostaje zazwyczaj swoje stanowisko, awansując przez kolejne szczeble, kolejne centurie, aż do, do tej najwyższej, jest no, powiedzmy w, w sztabie wodza. Mhm. I to jest właśnie centurion. Więc centurion słowo może określać, tak jak powiedziałeś, zarówno. Tu nie wiem, czy po, sierżanta, po, helpi, porucznik, ewentualnie. Czy, Jeżeli, aż, po, e, aż po już naprawdę wysokie. E, mm -hmm. Jeśli przyjmiemy, że legat mm -hmm. no tak, e, tak, no to generał, tak, tak to przyjąć. No to PrimPilus może być spokojnie uchodzić, nie wiem, za pułkownika nawet, bo może dowodzić znaczną częścią legionu. Mm -hmm. no rozumiem. Zastanawiałem się swego czasu, e, skąd taki pozytywny obraz rzymskiej armii na kartach Nowego Testamentu? Bo musimy sobie powiedzieć, że. To jest pozytywny obraz. Ale to mamy oficerów pozytywny obraz, mhm. bo przecież to żołnierze znęcają się nad Jezusem przed. No tak, ale dla kontrastu rzeczywiście tak wykonują. I oni się z niej Mało wdzięczną rzeczywiście swoją pracę, swoje obowiązki pewnie im zlecone. No ale tak jak tutaj przeczytałem, wśród tych oficerów. Także pojawiają się ci, którzy są współczujący. No, Korneliusz to, można by powiedzieć, w ogóle jakiś bardzo wysoki poziom człowieka, który, tak jak tutaj czytamy, dawał jałmużny, był, był pobożny, bał się Boga. Swoją drogą, ciekawe imię Korneliusz. Ono by. Raczej nie mamy do czynienia z przedstawicielem rodu rzymskiego, arystokratycznego, Gęc Kornelia. Mhm. Być może jest to potomek jakiegoś wyzwoleńca, włączonego do rodu przez Korneliusza Sulle, dyktatora rzymskiego w, w, w 82-81, czy tam powiedzmy 81 przed Chrystusem. Korneliusza mhm. Sulle, który po prostu wszystkich niewolników, którzy pozabijali swoich panów, którzy pomogli mu w przejęciu władzy, którzy wspierali jego reżim, on ich wyzwolił. I zgodnie z rzymskim prawem, z rzymską tradycją, wyzwolony niewolnik przyjmował nazwisko swego pana. On był wyzwoleńcem i, i nazywał się tak jak jego pan. Czyli przyjmijmy, jeśli na przykład Juliusz Cezar wyzwolił swojego niewolnika, to jego niewolnik nazywał się odtąd Juliusz. Jakby ciebie wyzwolił, to jakbyś się nazywał. Nie wezwalałbym niewolników w takich, w takich celach, ale mamy właśnie Korneliusza. Prawdopodobnie nie jest to żaden arystokrata. Jest to może potomek wyzwoleńca. Wyzwoleńca. Po tylu latach to już nie ma wielkiego znaczenia, że dziadek czy pradziadek, w dosyć szemranych okolicznościach, został rzymskim obywatelem i, i znalazł się w tym rodzie. Na pewno jest to, jak widzimy, człowiek już bogaty i centurion wyższego szczebla, skoro jest w stanie ufundować synagogę, który już osiadł też w Judei. No właśnie, pytanie tutaj się rodzi takie interesujące. Ci rzymscy oficerowie. To rzeczywiście Rzymianie z krwi i Kości, którzy, nie wiem, wychowywali się w Italii i zostali wysłani na służbę do dalekich prowincji, takich jak Juda czy Syria, czy może to Auxiliares, gdzieś jakieś żołnierze z lokalnego poboru, bo przecież Rzymianie także posiłkowali się, użyjmy takiego zwrotu, lokalsami i także ich wcielali do armii. Mówią po łacinie czy po grecku? Są jakieś przypuszczenia odnośnie do tej kwestii? Skąd, skąd ci, przynajmniej, oficerowie mogli się wywodzić? W czasach Poncusza Piłata w Judei stacjonowało około 3000 żołnierzy. Więc bardzo, bardzo niedużo, bo jeśli przyjmiemy, że populacja całego kraju to jest jakieś 650 tysięcy mieszkańców. A rzymska armia 300 tysięcy, tak? Tak, rzymska armia 300 tysięcy, 20 kilka legionów. Tylko 3000 judej. 300 tysięcy my też mamy tyle mieć w Polsce tak, tak na marginesie. E, no więc 3000 żołnierzy i teraz, tych 3000 żołnierzy, dwie kohorty rzymskie stacjonują na terenie Jerozolimy w twierdzy Antonia, nazwanej tak na cześć marka Antoniusza. E, I to są zazwyczaj, bo to się zmieniało po prostu różne rotowane oddziały, ale część tych oddziałów to są obywatele rzymscy. Więc mogą oni pochodzić z Italii, mogą z różnych stron. Po prostu ich losy rzuciły także do tej prowincji. Jedna kohorta 500 żołnierzy w stolicy prowincji Cezarei Nadmorskiej. To już mamy półtora tysiąca. I jeszcze mamy dwie kohorty piechoty i jedną, jeden oddział, szwadron jazdy stacjonującą rozsianą w terenie. I, i teraz znaczna część żołnierzy mogła być zaciągniętymi lokalsami. Mm -hmm. Czyli mogła być. No, zarówno żydami z zarówno ludnością greckojęzyczną, w znacznie mniejszym stopniu byli to prawda, obywatele rzymscy, byli to Rzymianie z Italii czy tacy, co w ogóle widzieli Rzym. Kadra oficerska częściowo mogła być też lokalna, z awansów, częściowo, ale to jednostki, które przybyły, przybyły z Italii, przy, przybyły z innych prowincji Cesarstwa Rzymskiego. Imię Korneliusz wskazywałoby, chociaż nie znamy losów jego, ani jego rodziny. Mogło być przecież tak, że jego przodkowie zostali Korneliuszami na terenie Italii. Nie wiemy nawet, kim byli jego przodkowie. To mógł być Grek, który został Rzymianinem, przyjął nazwisko Korneliusz. Potem mógł nawet w najrozmaitych prowincjach ta rodzina mogła się przetaczać. Grunt, że będąc na terenie Judei jest on już Rzymianinem. Jest on członkiem kosmopolitycznej Wspólnoty obywateli rzymskich, co stawia go bardzo wysoko, a jednocześnie jest silnie związany z tą ludnością krainy, w której mieszka. No, były takie jednostki, byli namiestnicy, którzy nic nie wiedzieli o kraju, nie znali języka, którzy nienawidzili Żydów, a widzimy, byli też oficerowie, którzy no, byli bardzo przywiązani do. Do, do Żydów i którzy chcieli dobrze. Mhm. Taka analogia, nie wiem czy słuszna, tak jak Amerykanie w Iraku czy w Afganistanie, którzy posługują się lokalnym, mhm. lo, lokalnym wojskiem po to, żeby sobie lepiej radzić w relacjach z ludnością. Tak? Przecież nie mają obowiązku znać wszystkich zwyczajów, tradycji, a łatwo przecież w takich okolicznościach, mówiąc kolokwialnie, się nadzieć na jakąś taką sytuację, w której ciężko byłoby się odnaleźć. Mam na myśli jakieś zwyczaje, kulturę i tak dalej. Także chyba możemy powiedzieć, że, że też w takim celu Rzymianie czynili pobór z tej okolicznej ludności po to, żeby po prostu łatwiej było im chyba się odnaleźć w tej rzeczywistości militarnej, w której byli. Tak? Jest to też praktyczne, bo łatwo, łatwiej... Zwerbować, no, znaleźć chętnych też do służby w armii rzymskiej i lokalnie, niż no, powiedzieć komuś, wychodzi ktoś na forum Romanom i słuchaj, jutro jedziesz do Judei. I być może stąd ta przestroga Jana Chrzciciela, który mówi: Nie wagnerujcie, tak? nie sykofancie tutaj, czyli nie starajcie się za wszelką cenę bogacić, no bo to bardzo często dokonuje się też kosztem życia. Niewinnych, prawda? No a jednocześnie wywołuje nienawiść ku rzymskiemu okupantowi. Tak, na marginesie musimy kiedyś, Bartku, zrobić odcinek na temat dwóch chyba wysoko postawionych, nie wiem czy możemy powiedzieć, żołnierzy: Wespazjan i Tytus, służyli w armii, prawda? Zrobimy kiedyś odcinek. Oni, e, ten, bo, bo oni tam byli. I, I oni byli z Italii. Oni byli z Italii, ale zostali wysłani przez Nerona do stumienia powstania. I też legiony, które dostali, nie były legionami lokalnymi. To były legiony ściągnięte. Czyli na już elita, tak? Elita troszkę militarna, żeby to sobie poradzić. To były legiony, tak ściągane z na Dunaju, ściągane z Bliskiego Wschodu, ściągane z Egiptu, które też rotowały, były przesuwane po różnych prowincjach. Um, miały też, a więc zupełnie, zupełnie nowa zewnętrzna armia. Żydzi nie lubią zasadniczo rzymskich legionistów, rzymskiej zasadniczo. armii. Natomiast no, ten setnik korneliusz jest bardzo, bardzo nietypowy, bo to jest jednak event. Jest to podkreślone, że... Czy mamy do czynienia z rzymskim oficerem który jest no, dla setnik, to, tak setnik Korneliusz z dziejów ale też przypominam ten fragment z Mateusza 8 rozdział gdzie żydzi mówią że godzien jest mówią do Jezusa godzien jest żebyś mu to wyświadczył miłuje bowiem nasz naród bardzo interesujące Bartku serdecznie ci dziękuję za nasze spotkanie ja nie mogę się powstrzymać przed pozdrowieniem 112 elitarnego batalionu lekkiej piechoty z Oświęcimia pozdrawiam kadrę dowódczą wszystkich Żołnierzy, a wszystkich nas oglądających i słuchających zachęcam do tego, żeby wstępować w szeregi wojska polskiego, żeby służyć także ojczyźnie, bo ojczyzna nasza na to zasługuje. Do zobaczenia w kolejnym naszym odcinku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobry wieczór, dzień dobry. Korzystając z okazji, chciałbym też zareklamować film popularno-naukowy nakręcony. Ze środków inicjatywy doskonałości Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w antycznym świecie profesora Aleksandra Krawczuka, który powstał, który był inspirowany twórczością z wybitnego popularyzatora Antyku, który też niedawno umarł w wieku prawie 101 lat. Postać być może wielu widzom znana. To się wytnie to się więc... to, to się, to się... Mm -hmm. Link u góry. A link u góry. Link u góry. A co, Zapraszam. Co, co, co powiedział profesor Krawczuk na łożu śmierci? Czy co go tak przy życiu trzymało? Że kiedyś mi cytowałeś? Książki. A, Czego? to nie na łożu śmierci. A nie to na on regularnie śmierci. przez wiele lat powtarzał, że trzy najważniejsze są rzeczy: książki, alkohol i seks. Polecamy książki. <laughs>